Będzie to taki pseudo-vlog jakby. No ale dlaczego pseudo-vlog? Dlatego, że no jak widzicie, napadał znowu śnieg. No i z tym filmem będę musiał zbudować chociaż takiego małego bałwana. Nie robiłem tego dawno, bo ogólnie dawno nie było śniegu, no więc dawno nie robiłem żadnych bałwanów czy coś takiego. Ogólnie w tym roku dopiero jakiś śnieg był, no ale w poprzednich rokach... Rokach? Latach? Latach to chyba już za poważnie, co nie? Poprzednio był taki śnieg, że po prostu no był taki sypki i się nie dało no po prostu nic z nim zrobić. No więc tak, przed startem możecie zostawić łapeczkę w górę, no i subika. Będzie mi mega miło, że wideo zrobicie, bo jak widzicie, no odbudowuję kanał, no bo na starym dostałem bana. Jeżeli nie wiecie czemu, to macie link w karcie do filmu, w którym o wszystkim powiedziałem. No ja już nie przedłużam i widzimy się już na dworze. Okej, no więc ja już tutaj jestem na tym śniegu. No jak widzicie, mam profesjonalne wyposażenie, czyli rękawiczki i kamienie. No po prostu superowo. No i nie wiem, czy na tym śniegu coś się da zrobić, no ale spróbuję chociaż. No więc dobra, ja może tutaj odłożyć jeszcze kamienie. Nie wiem gdzie tylko, ale gdzieś spróbuję je odłożyć na przykład, nie wiem. Dajmy, że będą one tutaj chyba widoczne, chociaż nie wiem. No i ja zacznę coś tu lepić. No i dobra, ogólnie jakoś tutaj tą kamerkę postawiłem. No i tak, może ja coś tutaj z tego wezmę, no i ulepię jakąś pierwszą kulkę, o ile się w ogóle coś uda z tego zrobić. Nie wiem, czy to jest możliwe na takim śniegu, no ale wydaje mi się, że no chociaż trochę się uda. A może to podejdę, żeby po mnie było lepiej słychać. No i dobra, ja tutaj wszystko zbieram. No i wszystko niby okej. Tutaj. Ej, bo ten śnieg się nawet dobrze lepi. No więc chyba git. Ale tak, może ulepię tą pierwszą kulkę. Jeżeli pierwszą mi się uda, to raczej drugiej nie, bo no ja mam takiego niefarta. Ale chwila, bo ja tu jajko robię chyba. Dobra, spróbuję jakoś z tego zrobić coś lepszego. I może ja będę tak jeździł na tym śniegu, żeby to się przylepiało. O tak, o dobra, to jest dobre. Będę robił to tutaj, żeby było no nawet to chociaż trochę widać. No i jak widzicie, no ta pierwsza kulka nawet się już no fajnie uformowała. Okej, ja tutaj robię kolejną tutaj, żeby była jak największa ta. Może mi się coś uda tutaj zrobić. Uwaga, już dojeżdżam tutaj, tędy. I mam taką kulkę, ja może uformuję bardziej, żeby wyglądała jak kulka, nie jak jakiś fake. Tylko, że tu się trawa do tego lepi, to jest minus tego największy. Ale dobra, lepię dalej. Jadę tu całkowicie po tym śniegu. To możemy chyba nazwać pierwszą kulką. No i wygląda ona tak. Spróbuję teraz zrobić jakąś kolejną. No i może też się uda z tego zrobić bałwana. Okej, ja tutaj będę zbierał trochę poza kadrem, bo już na kadrze pozbierałem. No i nie będzie już nic widać. No ale tak, okej. Film jest taki luźny, nie jest on jakiś taki, no jakiś, no większy. Jest to taki film no, randomowy po prostu, bo napadał śnieg i dlatego go robię. No i uwaga, teraz sprawdzę, czy ta druga kulka już może być, bo no nie wiem, nie chcę zrobić za dużej znowu, żeby nie robić od początku jej. No i uwaga, czy to będzie git tutaj? Chyba będzie git, no więc ja to tutaj chyba przylepię jakoś, fajnie. No i nasz bałwan zaczyna trochę wyglądać już. Nie wygląda on najlepiej, bo nie jestem profesjonalnym budowniczym. No i tak, zrobię jeszcze jedną kulkę, no i chyba będziemy mogli już no dawać jakieś te guziki czy coś takiego. Tylko, że ja tutaj mam te kamienie, żebym ja ich nie potracił tu. No nie, bo ja je chyba zaraz potracę. Jak potracę, to po prostu pójdę po kolejne. Ale na razie dam je gdzieś tutaj na bok. A tutaj te chyba już zgubiłem, no więc trudno, będę musiał pójść po kolejne. Ale ja lepiej teraz tą trzecią, ostatnią kulkę. No i będziemy układać jakieś guziki. Okej. Pewnie mnie tutaj nie słychać nawet, no ale no niestety nic nie poradzę na to. No i tak, czy ta kulka będzie git? Ta chyba już powinna być git jako ostatnia, jako głowa naszego bałwana. Okej, prawie to ulepiłem tu. Uformuję to, żeby wyglądało chociaż trochę jak głowa. No i uwaga, albo nie, może zrobimy tak, o. O, okej. Czy coś takiego będzie git? No chyba tak. No i spróbuję to jakoś tutaj wlepić. I uwaga, wygląda to no w ten sposób. Nie trzyma się dobrze,
Spróbuję jakoś tutaj przyczepić, żeby nie rozwalić też bałwana. No i nasz bałwan na razie wygląda tak. Idę teraz po jakieś guziki jeszcze. No i chyba będziemy się już żegnać. Jest problem, bo zgubiłem guziki, no ale spróbuję jeszcze z tych coś tutaj zrobić. No więc, no nie wiem, czy to się przylepi tutaj. No ale uwaga, pierwszy guzik. Drugi guzik. Lecimy z trzecim. Tylko żeby mi się to nie rozwaliło tu. No i słuchajcie, straciłem 7 guzików. Idę po następne. No i no niestety, no tak jest, jak nie patrzę, gdzie lepiej. Dobra, to ja idę. No i okej, mam tutaj te ostatnie guziki. No i spróbuję je tutaj przykleić jakoś, żeby to się trzymało. I teraz tak, buźka. Trzeba to jakoś zrobić tak fajnie. Aaron, nie, teraz nie szczekaj. Dobra, tutaj przylepię drugiego. Nie, bo to mi się zaraz rozwali chyba. Czy mi się uda? No nie no, to się tutaj nie lepi coś. Ten jest przyczepiony. Zrobię może najpierw oczy jakieś. O, tutaj jest oko. Tutaj jest, załóżmy, drugie oko. I tą buźkę. Nie zrobię tej buźki chyba jakoś. Okej. Potrzebuję jeszcze trochę kamieni. Teraz spróbuję jeszcze jakoś tutaj przyczepić. Nie, bo głowa naszemu bałwanowi się zaczyna ruszać. Na razie wygląda to tak, jeszcze może jakiś nos zrobić i w ogóle. Dobra, idę jeszcze po kamienie, bo no chyba to nie wygląda jeszcze najlepiej. No i okej, mam tutaj jeszcze 2 kamienie, jeszcze tam 3. No i dobra, tutaj przyczepiłem. I jeszcze nos, tutaj pyk. No i o nie, odpadło, o nie. Dobra, tutaj jeszcze raz to trzeba naprawić. I uwaga. Trzeba to wczepić tu. No i nasz bałwan jest oficjalnie skończony. Okej, no bałwan nie jest jakiś duży, bo wygląda on tak. Ale w większości chodziło tylko o to, żeby go jakoś ulepić w ogóle. No więc tak, nasz bałwan wygląda w ten sposób. Jest on no wyższy ode mnie. No i tak, tutaj się chyba już pożegnamy. Jeżeli wam się ten odcinek spodobał, pamiętajcie o stawieniu subika i łapeczki w górę. Będzie mi mega miło, jeżeli to właśnie teraz zrobicie, bo odbudowuję kanał. No więc tutaj się już z moim bałwanem z wami pożegnam. No więc sobie było na tyle, ja się z wami żegnam, no i cześć!